Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie nagramy coś nowego. Jakby tak powiedzieć, coś nowego. Nie nagrywamy już, jakby tak powiedzieć, takiego projektu, tak jak nagrywałem z Momosa, czy będę nagrywał, tylko że nie nagrywamy dzisiaj tego z Momosem. Tak jak zawsze to robimy, jeżeli chodzi o projekt skoczków. Dzisiaj chciałem wam po prostu nagrać taki sam od siebie, taki projekt skoczków, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak ja zaczynałem. Powiem wam, że akurat w tym projekcie skoczku nie byłem tak bardzo sfokusowany jak na innych, ponieważ no, ja to traktuję jako taki dodatek, gdzie tutaj z chłopakami mogę coś tam popykać. Nie liczę tutaj na nie wiadomo co, jak skoczymy później. Po prostu chcę mieć wgląd do tego, jak to tutaj wygląda, bo może w przyszłości kiedyś się tutaj na tym KD pojawię. Może kiedyś tam po prostu skoczę. Chcę zobaczyć, jak tutaj całej ekipie i znajomym, którzy w sumie prowadzą to całe królestwo, znaczy królestwo, te sojusze i chcą przejąć królestwo i mieć swój własny kąt. Jak to będzie wyglądać, jak ja tam będę mógł się jakby tak do tego też później kiedyś dopasować. Jak widzicie, te wszystkie, co tutaj widzicie, SSJ1, SSJ2, SSJ3, to są wszystkie sojusze, które są przygotowane do skoku. Tam jest około gdzieś 150-160 osób, plus do tego dochodzą konta takie slipery, czyli parę kont mocnych ma do nas skoczyć zaraz po tym, jak tam chyba, jak dobrze pamiętam, jak się otworzy semisezon migracja w KVK1, czy będzie można na przykład no, z tego królestwa, gdzie teraz jest 3479, skoczyć na 3485, ponieważ jak widzicie, królestwo zostało wybrane 3489, chyba w czwartku na piątek jakoś tak. Będzie tutaj ostateczny skok, więc ci, co są zainteresowani, dobrze, żeby że nie spali. Tutaj akurat mamy Marka, że za dwa dni. Mark był postawiony kiedy? Mark był wczoraj chyba postawiony, albo dzisiaj. Już te godziny zawsze mi się mylą. No ale królestwo jest wybrane. 3, 4, 8, 5. Jak widzicie, to królestwo nowe chyba jeszcze nie powstało. Tak? Tak, nie. Powstało? Nie. 3, tak. 3, 4, 8, 3 jest na razie, więc trzeba poczekać. No i potem to 3, 4, 8, jakby tak powiedzieć, 6 jest, 3, 4, 8, 5 jest w zasięgu. Ale wracając do mojego skoczka, słuchajcie, no nie będę ukrywał, że na start wybrałem tutaj, jeżeli chodzi o cywilizację, wybrałem Chiny ze względu na budowanie. Do Chiny gdzieś do 24-25 poziomu normalnie na skoczku trzymam. Zawsze ja robiłem tak, że budowałem tą technologię, zbierałem surowce, te surowce, które mogę wykorzystywać na później, też oczywiście biłem barwy, codziennie jak miałem tylko możliwość, to zjeżdżałem z tego paska, tak tutaj widzicie, z AP, zjeżdżałem do zera, i oczywiście nie używałem potionów, wszystkie potiony zawsze trzymałem na KVK1, zawsze tak robiłem, tym bardziej, że tam jest bardzo fajna skórka, dużo nagród, no warto te potiony później palić. Więc na bieżąco byłem pod tym względem. Też przede wszystkim jakiekolwiek tam boosty, czy to tam właśnie dostajemy tutaj od chłopaków, za co skrzynki kupują, no to ja to jakby tak powiedzieć, no najważniejsze, żeby być dobrym w sojuszu im te przyspieszeniami, żeby jak najszybciej wypuszczać to konto do mocniejszej siły. Tutaj nie moje konto akurat jedno z słabszych, bo niestety skupiałem się też na swoich kontach, które mam w mainie. Niektóre konta będą sliperami, czyli one będą tutaj na tym królestwie dalej zostaną, osiągną 16 poziom i potem właśnie jak się ta migracja pojawi, to skoczą do nas na jeden paszporciku, więc oni tutaj w rogu sobie będą trzymać. Jak widzę, tutaj widzicie dużo Polaków, jest dużo chłopaki, już tutaj mają bardzo dużo siły. Też troszeczkę jakby tak skupili się na tym projekcie nowym, mają swoje konta, te piotki na królestwie 305. Czy 3090, więc też tutaj to pomalutku tworzy. No ja tutaj widzę, no nie wiem dlaczego, ale z rangi 3 na 1 spadłem. No może względu oni tu układali siłą, nieważne to jest dla mnie. Ja tutaj głównie się, wiecie, dla mnie najważniejsze jest to, żeby sobie tutaj coś tam pogrywać, żeby być aktywnym i starać się, jakby tak powiedzieć, to rozwijać, skoczyć, też wszystkie skoczyć o danej godzinie, więc nie wiem, jak tylko powiedzą mi dokładnie co i jak będę pisać, to ja robię skok. Jak widzicie, tych nagród nie mogę odblokować, bo dopiero będę mógł odblokować, jak będę miał poziom 8 ratusza, ale nie mogę zrobić poziomu 8 ratusza, ponieważ mam, jak to się mówi, mam opcję taką, że
że no, bym wtedy nie mógł migrować za darmo, prawda? Więc to jest ten powód, dlatego to wszystko tak stoi, pomalutku tutaj dobuduję do 7 poziomu. Normalnie to miałem to robione już w pierwszych 2 dniach. Tak samo badanie technologiczne, nie mówię też, że, bo bardzo dużo daje to zwiedzanie, więc jeżeli macie możliwość tylko zwiedzenia, to róbcie to. Też jak Lothary tu chłopaki robią, to też to róbcie, bo to wam da dodatkowego boosta. Jak widzicie tutaj też, to już żółwiki nie mam wysłać. Jak widzicie, to też naprawdę daje dużo przyspieszeń, dużo surowców. Ja przeważnie mapę, jak zaczynałem migrować, zanim migrowałem, to miałem gdzieś koło 90-100%. Przede wszystkim miałem bardzo dużo tych map królestwa, bo mogłem je od razu użyć. Jak widzicie, migracja jest jeszcze 3 dni, czyli no w sumie teraz jak wejdzie z czwartku na piątek, czy też może wcześniej, no to już od razu migruję. Mam tutaj taką migrację nowicjusza też przygotowaną, czy tam gdzie mniej więcej będziemy się budować. Wszystkie rubiny pakuję VIP-a. To jest bardzo ważne, żeby dosiąść jak najszybciej do tego już VIP-a 6, potem do 10, 13, żeby tak iść w miarę szybko. Ja niestety nie miałem tu wykupionego pakietu, które tutaj są. Też nie mam Minamoto wykupionego, bo ja w to konto w ogóle nie mam zamiaru nic inwestować. Tą skrzynkę też dopiero otworzę po skoku. Jak widzicie, najbardziej z tych wszystkich, co się tu opłaca przyszłościowo, no to wiadomo, jest oczywiście ten, to tu jest dobra cena, bo 30 zł normalnie kosztuje 59. Fundusz rozwojowy, jak jest dostępny dla VIP-a 5 wyżej za 85 zł. Kiedyś był tańszy, nie wiem, czy on nie jest na telefonach za 60 zł. Kiedyś był tańszy, 69 kosztował. To chyba podrożało, nie wiem. Jeżeli ktoś ma tam inne opcje, możliwości płatności, no to wiadomo, polecam. Ale to są takie te fundusze z rubinów i te co takie moim zdaniem dla takich też, wiem, że free to play to ciężko powiedzieć, ale dla takich też spenderów, którzy coś tam trochę wydadzą. Tego Minamoto, no to już to jest, wiecie, wasza perspektywa, że chcecie go zrobić w miarę na maksa. Znaczy, jeżeli chcecie na maksa, no to ponad 1000 zł trzeba dać, że chcecie w miarę w połowie, no to aż takich dużych pieniędzy nie. No ale te Minamoto na pewno wam się przyda na KVK1. Nie będzie, jeżeli gracie kawalerią, bo ja tutaj wstępnie sobie zostawiłem piechotę. Chociaż myślałem też nad łukami, żeby grać. No tutaj z łukami jest różnie. Jeżeli chodzi o też, żeby drobiły te łuki, prawda? Więc no u mnie wygląda tak, że głównie się skupiam tutaj na piechocie. Ale też no wchodzę często do siebie na kanał, znaczy do siebie na główne konto, no bo też muszę się tam tym kontem, jakby tak powiedzieć, opiekować. No. Tutaj liderzy sobie widzę, że to bardzo fajnie prowadzą, bardzo fajnie to się rozwija, więc mi się zdaje, że będzie tu jakiś tego potencjał. Wszystko zależy, kto też na to 3, 4, 8, 5 skoczy. Kto będzie tym zarządzał, no i wtedy powiemy wam, czy warto, czy żyjecie w sezonie, czy migrujecie, czy nie. No, ja uważam, że zawsze jest jakiś plus tego wszystkiego i że jeżeli będziecie mieli możliwość tutaj zagrania z Polakami, to próbujcie. No, ten projekt jest dość podobny do 3090, który był tworzony jakiś czas temu. Chociaż uważam, że tam troszkę było więcej takich krakenów, ale no tutaj też nie wygląda to źle. Zobaczymy też tych sleeperów później. No, bądźcie na bieżąco z nami, bądźcie na bieżąco tutaj na Discordzie. Projekt Skoczka jest bardzo ważny, żeby te wszystkie paczki tutaj, co zbieramy sobie, te rubinki, no rubinki VIP-a możecie przepalić, bo dajecie to VIP-a, ale wszystkie takie dodatki tutaj, co macie, to sobie trzymacie, rozbudowujecie, pchacie się oczywiście w tą frakcję, którą chcecie, czyli tak jak ja wam mówiłem, piechotę. Ja na 25 ratusza normalnie zmieniam, czy na 24 zmieniałem z Chin na Francję, jak grałem piechotą, ze względu na tam atrybut piechoty plus czy minus jeszcze tam, jeżeli chodzi o leczenie procentowe, to ta piechota naprawdę, jeżeli chodzi o cywilizację, jest bardzo mocna, więc tutaj no szkoda, że nie miałem na tyle czasu, żeby puszczać tych jakby tak powiedzieć, tych tutaj panów do odkrywania mapy i zbierania jaskini, czy też tych wszystkich pobocznych wiosek, żeby zdobywać surowce, bo wiem, że to daje naprawdę dużo
na samym starcie, uwierzcie mi, naprawdę nieźle wystartowałem na jakichkolwiek królestwach jestem. Wiadomo, wiązało to się tam z różnymi też dodatkami, ale już nie aż takimi dużymi jak kiedyś i wiem, ile wydają niektórzy też Polski lub też zagranicy, więc naprawdę to warto się nad tym wszystkim zastanowić. Projekt Jumper, kiedy ten projekt cały wyląduje na 3, 4, 8, 5. Będziemy z tego na pewno nagrywać filmy, nawet już z Momosem. Będziemy na pewno tutaj dawać wam znać, jak to wszystko wygląda od strony, jakby tak powiedzieć, zarządzania królestwem, z kim mamy sojusz, kto przejmuje to KD, czy naprawdę coś się tworzy fajnego. No będziecie na bieżąco. A, jeszcze jedno, jeżeli będziecie mieli za dużo surowców, bo też jak skoczycie, czekajcie, zobaczę, aha, bo tu lata na siebie. I też jak skoczycie, no to ważne jest to, żebyście no starali się te surowce na coś przerzucić. No kamienia nie przerzucicie, ten kamień będzie stał, ale na przykład jak macie VIP-a pointy, no to wiadomo, że kupimy te rzeczy, co tutaj widzicie. Tu mi na przykład zabrakło, ale ja wysyłam ich na farmę i to wszystko wymieniam. Więc to są takie rzeczy, które są ważne. Też wiadomo, że jak tam będziecie mieli na coś innego możliwość wydania, to wydawajcie. To żywność, jak robicie wszystkie poziomy 6 i te badania technologiczne rozwiniecie. Nie będę ukrywał też, jak robimy, czy też robimy lotarów, czy też robimy forty, no to dobrze je robić, dobrze zdobywać z tego nagrody, bo to wam da dodatkowy boost i możliwości, więc tyle ode mnie. Dziękuję wam, że jesteście, dziękuję, że ten projekt się rozwija. Mam nadzieję, że z biegiem czasu wprowadzę też język angielski, bo chciałbym, żeby w napisach też była wersja po angielsku, żeby ludzie z też innych z tych innych krajów mogli oglądać filmiki i też mieć na bieżąco. No język angielski to jest bardzo ważny w tym wszystkim, więc tyle. Trzymajcie się, na razie, hejo!